Wójta, radca gospodarczego, pana mecenasa. Na podstawie listy obecności święta na 15 lat, obecnych jest 15, wszystkie uchwały podejmowane dzisiaj w charakter prawomocny. Pozwólcie państwo, drodzy koleżanki, na początek obrad. Punkt pierwszy, stwierdzenie, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad i sprzeciw. Sprawozdanie wójta gminy z bieżącej działalności. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawie. 4a. Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi prokuratora rejonowej do Wojewódzkiego wraz z odpowiedzią na to skargę druk nr 22/22. Punkt 4b. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy drogowej Polskie druk nr 3/22. Punkt 4c. Zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych na terenie miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga, druk nr 1/22, punkt 5 informacje i komunikacji, punkt 6 informacja o sporządzeniu protokołu nr 33/2021 w sesji Rady Gminy Nowej Polski, punkt 7 zakończenie sesji. Czy są jakieś uwagi odnośnie porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego naszych obrad. Trzeciego, przepraszam. Przedstawienie porządku obrad już było, więc punkt trzeci. Sprawozdanie wójta gminy z bieżącej działalności. Bardzo pan proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie działalności z okresu międzysesyjnego w okresie od 29 grudnia do 19 stycznia. 30 grudnia odbyłem spotkanie z panem kierownikiem referatu gospodarczego oraz panem adwokatem i pracownikiem merytorycznym, podczas którego szczegółowo mieliśmy przygotowane wnioski kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a które dotyczyły dwóch uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Karczowiskach Górnych oraz w Wikrowie. Tego samego dnia odbyłem spotkanie z biurem projektantów w sprawie projektu stanowiącego podstawę ogłoszonego przetargu na modernizację oczyszczalni ścieków, który został ogłoszony w dniu 21 grudnia 2021 roku. Również tego dnia podpisałem umowę z PKS-ami w sprawie dowozów dzieci do szkół. 31 grudnia odbyłem spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy podsumowujące roczną współpracę. Tego samego dnia udzieliłem jednego ślubu. 3 stycznia odbyłem spotkanie z kierownikami poszczególnych referatów Urzędu Gminy w sprawie organizacji prac na rok 2022. 4 stycznia wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego jako gość, obserwator, aby zapoznać się ze strategią związku w sprawie budowy między innymi szlaków kulturowych oraz ścieżek rowerowych w nowej perspektywie programowania finansowego. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu z zespołem projektowym w sprawie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej termomodernizacji obiektów gminnych w ramach przyznanych środków z programu Polski Ład. Tego samego dnia również uczestniczyłem wraz z panem kierownikiem referatu gospodarczego w spotkaniu z projektantem, które dotyczyło opracowania dokumentacji na rok 2022 w zakresie drogowym. 5 stycznia odbyłem spotkanie z panem radnym powiatowym Robertem Bielińskim w sprawie współpracy oraz założeń powiatu na rok 2022. Tego samego dnia odbyłem spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym w sprawie dokumentacji ubezpieczeniowej mienia gminnego w roku 2022. Następnie udałem się z wizytą do pana komendanta miejskiego PSP, aby porozmawiać o współpracy gminy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w roku 2022, a następnie odbyłem spotkanie z panią przewodniczącą Rady Powiatu w sprawie współpracy gminy Gorelnowskie z powiatem elbląskim. 10 stycznia odbyłem rozmowę z panem wicestarostą w sprawie przygotowania tzw. fiszki projektowej dla przedsięwzięcia dotyczącego realizacji ścieżki trasy rowerowej po tzw. starotorzu, a także
sprawie wpisania tego przedsięwzięcia do strategii rozwoju obszaru znajdującego się w Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Tego samego dnia odbyłem rozmowę z nadleśniczym Nadleśnictwa Elbląg o współpracy Nadleśnictwa oraz Gminy Kanał Elbląskie. Tego samego dnia wraz z panią sekretarz odbyliśmy wizytę w Zespole Szkół w Gronowie Elbląskim. W Biegłowniku, przepraszam najmocniej. 11 stycznia odbyłem rozmowę z panem wicewojewodą warmińsko-mazurskim, który przyjechał do gminy Dolne Elbląskie z tak zwaną roboczą wizytą. Tego samego dnia wraz z panem kierownikiem referatu gospodarczego odbyliśmy spotkanie z zespołem projektowym w sprawie planowanej przebudowy oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, który to zespół wcześniej dokonał lustracji terenu objętego postępowaniem przetargowym. W tym samym dniu wziął udział w zebraniu miejskim sołectwa Jasiołno, na którym po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego sołtysa odbyły się wybory nowego sołtysa, którym została obecna dzisiaj pani Iwona Panińska. Gratuluję serdecznie. To jest nowy sołtys sołectwa Jasiołno. 13 stycznia odbyłem wizytę w Narodowym Funduszu Zdrowia u prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej Anny Szyszki, na której wraz z kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Biegłowniku omówiliśmy zasady współpracy na rok 2022. Następnie wraz z panią wicestarostą oraz panią wójtem Markusem odbyłem spotkanie w siedzibie lokalnej grupy działania Łączy nas Kanał Elbląski w sprawie wspólnego opracowania zadania strategicznego polegającego na utworzeniu szlaku ścieżki rowerowej na tak zwanym Starotorzu aż do gminy Iława. 15 stycznia wziąłem udział w zjeździe powiatowym OSP jako delegat. Następnie odbyłem wizytę w nowej, ale jeszcze nie otwartej strażnicy PSP w Elblągu przy ulicy Łęczyckiej. 17 stycznia wraz z panem kierownikiem referatu gospodarczego wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym nowych naborów drugiej i trzeciej edycji programu rządowego Polski Ład. Następnie odbyliśmy spotkanie w Wydziale Architektury, aby szczegółowo omówić kwestie dotyczące złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla dzwonnicy w Fiszewie, na odbudowę której z dniem 30 listopada złożyliśmy wniosek o dofinansowanie jej przebudowy. 18 stycznia odbyłem zebranie z sołtysami, na którym omówione zostały sprawy bieżące. Dziś, 19 stycznia, przed sesją wziąłem udział w długiej, proszę Państwa, z mojej winy Komisji Budżetu. Ponadto wysłany został wniosek w ramach programu Cyfrowa Gmina Wsparcie dla rodzin postpegierowskich. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, stany wód nie stwarzały zagrożenia. Bynajmniej cały czas ten stan jest przez nas monitorowany. Panie Przewodniczący, to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. To jest punkt 4. Podjęcie uchwał w sprawie. Punkt będzie 4a. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi prokuratora rejonowego w Elblągu wraz z odpowiedzią na skargę druk nr 2/24. Korzystając, że jest może pan mecenas za mnie, czy chciałby pan się może odnieść co do tej skargi, czy to jest zasadna, czy niezasadna, czy... No może kilka zdań. Prokurator zaskarżył naszą uchwałę z roku 2014, zdaje się, tak? Tak, tak. W sprawie opłat za korzystanie z dróg publicznych. I tak, znaczy głównie chodzi tam o tę infrastrukturę nazwaną u nas infrastrukturą telekomunikacyjną ostatniej mili. I tak na pierwszy rzut oka ona wydawała się zasadna, ale tak po szczegółowym przeanalizowaniu tej naszej uchwały i tej skargi doszedłem do wniosku, że warto chyba tam zawalczyć i chyba są duże szanse na to, żeby ta nasza uchwała w większości się ustała. Otóż jest to oparte na tym, iż ta ustawa o drogach publicznych, na podstawie której Rada przyjęła tę uchwałę, ona stanowi upoważnienie dla podjęcia tej uchwały i wprowadza kryteria, na podstawie których można różnicować czy ustalić stawki mniejsze, bo tu chodzi właśnie o tę sytuację, taką infrastrukturę telekomunikacyjną tej ostatniej mili.
I prokurator zarzucił, że my tam wprowadzamy nowe definicje, nieznane ustawy i tak dalej. Moim zdaniem i w tym kierunku idzie ta nasza odpowiedź, że myśmy, znaczy, że Rada Gminy, przyjmując tę uchwałę, postąpiła legalnie i prawidłowo, ponieważ zgodnie z artykułem 40 ust. 9 punkt 5 tej ustawy o drogach publicznych przy ustalaniu stawek tych opłat uwzględnia się m.in. rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczanego w pasie drogowym. Czyli ze względu na rodzaj urządzenia albo obiektu budowlanego można te stawki różnicować, a jak w tym przypadku ustalać niższe niż przewidziane w ustawie. I moim zdaniem z zasadnych postąpiła Rada, różnicując te stawki, czyli potraktować należy infrastrukturę telekomunikacyjną w zakresie tej ostatniej mili, to jest definicja z tej ustawy o infrastrukturze tej telekomunikacyjnej, jako rodzaj urządzenia. Jeśli traktujemy to jako rodzaj urządzenia, to wtedy zasadne było przyjęcie innych stawek. Na tym się głównie opiera nasza odpowiedź, tam w kilku punktach wymieniona. W dwóch punktach w zasadzie należało chyba przyznać rację, ale to są drobne rzeczy. W prokuraturze w jednej ewidentnie, i to ja w odpowiedzi tam przyznaję, że skarga w tym aspekcie jest zasadna. Ta uchwała różnicuje opłatę w zależności od tego, czy droga jest na terenie zabudowanym, czy nie zabudowanym. I to był błąd. Ustawa o drogach publicznych nie daje takich możliwości, więc w tym punkcie przyznajemy, że popełniono błąd. Pewno jest jeszcze drugie z tym, że znaczy tak, przepis mówi, że zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż metr kwadratowy jest traktowane jak zajęcie jednego metra. Tak mówi ustawa. Myśmy w tej uchwale tam przyjęli takie rozwiązanie, że opłata za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż metr należy, znaczy obowiązuje tak jak zajęcie jednego metra. Prokurator zarzucił nam, że my powtarzamy przepis z ustawy i jest to wtedy rzeczywiście niezgodne z techniką prawotwórczą, no i tu byłby błąd. Z tym, że myśmy dokładnie nie powtórzyli tego, że zajęcie powierzchni pasa mniejszego niż metr należy, tylko mówiliśmy, że opłata za zajęcie. Więc ja tu się odwołałem do takiego myku, być może sąd uwzględni albo nie uwzględni. Krótko mówiąc, w mojej opinii istniały podstawy do tego, żeby się nie zgodzić ze skargą i w tym kierunku idzie nasza odpowiedź. Jest szansa chyba, żeby sąd przynajmniej częściowo uwzględnił. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania gminnego do tej uchwały. Zanim przejdziemy, bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię. Komisja Budżetu Środowiska jednogłośnie była za formalną uchwałą, tylko że uchwała czterokołowizowania, czyli 4 głosy za. Dziękuję bardzo. Pani radna Zwania Kiełanna. Jestem za. Pan radny Wojtek Andrzej. Jestem za. Pani radna Zajkowska Katarzyna. Jestem za. Pan radny Blaszko Henryk. Jestem za. Pan radny Bogdan Blaszko. Jestem za. Pani radna Boniecka Barbara. Jestem za. Pan radny Dorosz Krzysztof. Jestem za. Pan radny Giliński Marek. Jestem za. Pani radna Goldberg Goleta. Jestem za. Pani radna Grela Iwona. Jestem za.
Pan radny Gręda Jarosław? Jestem za. Pan radny Zepowski Krzysztof? Jestem za. Pan radny Lewicki Aleksander? Jestem za. Pan radny Sobociński Tomasz? Jestem za. Pani radna Stawska-Bogumiła? Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały naszych obrad. To jest punkt 4b. Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy domowej Wąskie, druk nr 3, ale wszyscy praktycznie byli dzisiaj na komisji budżetowej, także nie wiem, czy są jakieś pytania. Panie przewodniczący, tak, wyjaśnienia, panie przewodniczący, Wysoka Rada, tak jak mówiliśmy już w takim powiększonym gronie podczas posiedzenia komisji budżetu. Chodzi tutaj o uregulowanie kwestii będących wynikiem rozstrzygnięcia nadzorczego co do funkcjonowania punktu selektywnego zbiórki odpadów na terenie gminy Grodno Elbląskie. Takowego myśmy nie mieli, bo mieliśmy w takiej formie niepisanej, natomiast teraz musieliśmy to normatywnie usankcjonować. W związku z tym gmina zawarła porozumienie z Zakładem Utylizacji Odpadów i taki przód mamy normatywnie określony zgodnie z przepisami prawa w Zakładzie Utylizacji przy ulicy Mazurskiej w Elblągu. Dziękuję bardzo. Panowie Burmistrzowi za wyjaśnienie. Czy są jeszcze jakieś pytania do odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o pana przewodniczącego komisji budżetowej o opinię. Komisja budżetowa już teraz w składzie 5-osobowym jednogłośnie była za uchwalą uchwałą. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania imiennego. Kto z państwa radnych chciałby za przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gronowe Wąskie, druk nr 3, łamane przez 22. Pan radny Blaszki Henryk. Jestem za. Pan radny Blaszko Bogdan. Jestem za. Pani radna Mińska Barbara. Jestem za. Pan radny Dorosz Krzysztof, jestem za. Pan radny Wiliński Marek. Jestem za. Pani radna Zielona Wioleta. Jestem za. Pani radna Grela Iwona. Jestem za. Pan radny Gręda Jarosław? Jestem za. Pan radny Zepowski Krzysztof? Jestem za. Pan radny Lewicki Aleksander? Jestem za. Pan radny Sobociński Tomasz? Jestem za. Pani radna Stawska Bogumiła? Jestem za. Pani radna Urbaniak Joanna? Jestem za. Pan radny Wojtal Andrzej? Jestem za. I pani radna Rzejkowska Katarzyna? Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych na terenie miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga, druk nr 1, łamane przez 22. Wszyscy mieli tę uchwałę, tam po prostu chodzi o dopisanie tylko, że też współdziała miasto Elbląg, tak? Może taki powiat Elbląski, tam tylko takie przyudziały. Zamiast słowa o nas jest napisane przyudziały powiatu elbląskiego. Także czy są jakieś jeszcze pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię pana przewodniczącego komisji budżetowej. Komisja budżetowa była jednogłośnie za uchwalaną uchwałą 5 osób. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania imiennego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga, druk nr 1, łamane przez 22. Pani radna Gomicka Barbara. Jestem za. Pan radny Gęda Jarosław. Jestem za. Pan radny Sobociński Tomasz. Jestem za. Pani radna Grela Iwona. Jestem za.
Pan radny Zyskowski Krzysztof? Jestem za. Pani radna Zajkowska Katarzyna? Jestem za. Pan radny Blaszczyk Henryk? Jestem za. Pan radny Baszko Bogdan? Jestem za. Pan radny Gliński Marek? Jestem za. Pani radna Wolder Goleta? Jestem za. Pan radny Lewicki Aleksander? Jestem za. Pan radny Dorosz Krzysztof? Jestem za. Pani radna Staszka Bogumiła? Jestem za. Pani radna Urbaniak Joanna? Jestem za. Pan radny Wojciech Andrzej? Jestem za. Pan radny się tutaj jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu naszych obrad. To są informacje i komunikaty. Do Biura Rady Gminnego. Wniosek o podjęcie. Wszyscy radni dostali ten wniosek. Tak, dostali wszyscy radni wniosek o podjęcie uchwały w sprawie działań przełożonych na dyskryminację w społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Chciałem się Państwa zapytać, czy chcieli Państwo, czy taką uchwałę podjęli? Czy przygotowujemy taką uchwałę i podejmiemy, czy... Ale ta uchwała miałaby dotyczyć... To jest na wniosek pan Łukasz Zakrzewski, to jest radny miejski w Giżycku, taki po prostu... Nie, wszyscy się dostali, chyba nie, czy... No dobra, to inaczej zadam pytanie, a czy w naszej gminie jest potrzeba takiej uchwały? Ja uważam, że nie jest potrzeba. Jak jest pani kolega? Dlatego poruszam ten aspekt po to, żebyśmy właśnie zdecydowali się, czy chcemy taką uchwałę podjąć, czy też nie. To może jeszcze nie by było to i tak. Podjęcie uchwały, to może przegłosujmy, bo tak są głos, tylko nie. Kto jest za tym, żeby nie podejmować tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Więc nie będziemy takiej uchwały podejmować. Poza tym uczestniczyłem wczoraj w spotkaniu z sołtysami, dzisiaj w Komisji Budżetowej. Wyczerpali to oczywiście swoje zapytanie do pana wójta, ale chyba, że pan wójcie się chciałby coś... Asistujemy tutaj panu Krzysztof Dobiak, który wczoraj był, poprosił tutaj wielu też sołtysów o te formularze deklaracji dotyczących źródeł ciepła. To mamy dla państwa przygotowane, tak jak państwo prosiliście, żeby na okoliczność kwestii podatkowych. A rozumiem, zostałem przekazany. Padły też takie jeszcze inne pytanie, nic nie pani Marta Kotowska, to na pytanie takie znaczące. Także ja mówię szczerze, pani sołtys, nie zdążyłem od wczoraj jeszcze jakby przygotować, ale mówiłem, że następne spotkanie z sołtysami na to pytanie odpowiemy. Pani Dola Richter, to już dzisiaj się wymieniałem z nią SMS-ami na to pytanie przez nią zadane dotyczące sieci cypryjskiej, tak jest poinformowana, bo nawet odpowiedź tutaj zwrotną otrzymałem. To chyba na chwilę obecną z takich spraw, o które proszono mnie do dzisiejszego do wypełnienia. Myślę, że za. Jeśli nie widzę, są tysi, nie mają żadnych pytań. Także pan radny Rosenblenda, bardzo proszę. Pytanie do pana wójta. Dzisiaj pan minister zdrowia ogłosił, że urzędy wchodzą w stan. Może spoczynku to nie, ale pracy zdalnej. Czy będzie to też dotyczyło zbliżających się za jakiś czas naszych prac, czy jak? Czy jeszcze po prostu jest za świeży temat, żeby to... Panie Jarosławie, przyznam się z ręką na szybko, nie słyszałem o tym. Jerzynka, że wyjście. Jak może kasjerka wziąć pracę zdalną?
No może, bo na konto wysyła. Ma być rozporządzenie w najbliższym dniu, jeśli dotyczy administracji publicznej, więc nie wiadomo, czy tylko rządowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja powiem tak. Myśmy niejednokrotnie, kiedy weszła ta pandemia, rozmawiali tutaj z moimi współpracownikami z tego pionu kierowniczego i ja proponowałem, jeżeli czujecie się Państwo niekomfortowo, bo oczywiście nie mogłem pewnych rzeczy nakazywać, ale powiem szczerze, każdy chciał przychodzić do pracy, bo wolał po prostu mieć tą robotę zrobioną, którą trzeba zrobić. I się z domownikami wydać. Niż się z domownikami już tak jest i proszę Państwa, no, ja o tym nie słyszałem, ale ja się staramy się mimo wszystko jakiejkolwiek tej piątej fali, czy szóstej, czy siódmej, jeżeli będzie, to pracować tak, żeby było najbardziej wygodnie. Także na pewno tutaj nie będziemy radykalnych kwestii wprowadzali, jeżeli chodzi o urzędników. Natomiast z Państwem będziemy w takiej razie w kontakcie. Raz przeszliśmy próbę funkcjonowania, znaczy obrad sesji w trybie zdalnym, przeszło to, ale ogólnie jesteśmy chyba takim ewenementem tutaj na karbie naszego regionu, że mimo wszystko spotykamy się oko w oko na sali i podejmujemy te tematy. No nie wiem, jak będzie z tym zachowaniem ponownie tych kwestii, restrykcji i tak dalej, to musimy prześledzić, zobaczymy. Nie słyszałem o tym. Będzie rozporządzenie, nowe rozporządzenie, będziemy wtedy reagować, być może przeniesiemy na większą salę ze boisko. Być może na boisko. Na świeżej kawie trzeba maseczek nosić, także zobaczymy. Co jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 6. Informacja o sporządzeniu protokołu nr 33/2020 z sesji Rady Gminy Grodnowej Wąskiej. Czy są jakieś uwagi odnośnie protokołu? Nie widzę. Także kończę 34. sesję Rady Gminy Grodnowej Wąskiej. Dziękuję bardzo.